Dobra, więc tutaj mamy taki fajny przykład, jak w ogóle szukać niszy. Co jest ciekawe, jakbyście chcieli założyć bloga, to o czym byście założyli bloga? Pozycjonowanie. Na przykład, nie? Jest to fajny przykład, jak w ogóle znaleźć pomysł na jakiś biznes, na produkt, na bloga, na produkt w internecie nawet. I jak widzicie, w ten sposób można sobie zobaczyć, co będzie interesowało, nieważne czy odbiorców gdzieś tam na spotkaniu, czy kogoś, kto będzie czytał waszego bloga, czy kogoś, kto kupi wasz zeszyt na Amazonie. I od czego by to zacząć? Może na początek, może nie od kajaków, to zostawimy sobie na koniec, ale warto wspomnieć o celach, może o celach i o wyróżnieniu się, bo wielu gdzieś tam czytelników mojego bloga szuka pomysłu na siebie i szuka jakby sposobu na wyróżnienie się ze swojego otoczenia życia, gdyż często bardzo piszą do mnie osoby, które chcą coś zmienić. Właśnie tutaj była mowa o rzuceniu etatu, była mowa często o zmianie pracy, oczywiście o swoim biznesie. To jest chyba najczęściej pojawiający się temat. Ja bym zaczął tutaj od zastanowienia się, czego w ogóle chcemy. Tak, jeżeli mówimy właśnie o, zanim dojdziemy do jakichś konkretów, jeżeli chodzi o pozycjonowanie, o wydawanie produktów do kajaków. I teraz ja uważam, że każdy ma jakieś wyobrażenie o, powiedzmy, sukcesie, tak w cudzysłowie oczywiście, że chcielibyśmy coś zrobić fajnego, coś nowego, ale mało kto z nas stara się zastanowić, co by chciał w ogóle robić. Często nam to się odpowiada, jakaś praca, boimy się zaryzykować nowych rzeczy, a nie poświęcamy czasu, żeby przemyśleć sobie, co chcemy, tak? Jakie jest to, co nas cieszy. Bo sukcesem może być, jak mówimy o celach, może być sprzedawanie kajaków, produkowanie kajaków, może być publikowanie książek, ale może być praca za granicą, może być praca w korporacji, to też wiele osób uwielbia i to jest ich celem życiowym, a może być to prowadzenie bloga na przykład, tak? I robienie czegoś, co nas kręci. Ważne jest na początku, żeby się zastanowić, naprawdę, i często potrzeba na to wielu lat, co jest tym czymś dla nas. I mówię o tym, ponieważ gdzieś tam na ten temat mam bloga i staram się pomóc osobom znaleźć takie to swoje miejsce. I teraz, jeżeli chodzi o ustalanie celów, to jak już poświęcimy czas na szukanie pomysłu na siebie, trzeba taki pomysł szukać przez spróbowanie. Ja nawet wczoraj wydałem na blogu artykuł, nie wiem, czy ktoś czytał bloga, czy widział film na YouTubie, odnośnie moich prac, które wykonywałem kiedyś. No, dzięki Kornel, że czytałeś. To, ale naprawdę bardzo wartościowe. Jakby tytuł jest niepozorny, nie jest może jakiś super wytliwy, ale nie jest bardzo wytliwy. Wartościowy. Nie jest taki do pozycjonowania. Ja też dałem tytuł Zmiana pracy, żeby się wypozycjonować pod tym właśnie słowem kluczowym. Ale warto próbować różnych rzeczy, bo często gdzieś tam jesteśmy niezadowoleni z sytuacji, nie wiemy, jak coś zmienić, ale pisałem o tym, że próbowałem pracy kierowcy ciężarówki, że próbowałem pracę oczywiście w restauracji, pracowałem wiele lat jako kelner, potem menadżer i próbowałem wielu różnych prac, z których, jeżeli mówimy o relacjach i rozstaniach, wychodziłem bez słowa, nie mówiąc o jakimkolwiek telefonie czy spotkaniu się twarz na twarz. I zdarzało mi się być z pracy po prostu tak, ponieważ uważam, że to miejsce jest dla mnie. I szukałem tego swojego miejsca. Dopiero wtedy gdzieś tam pojawiły się w mojej głowie pomysły na cele. I teraz ja uważam, jestem w trakcie pisania swojej w ogóle książki, też o tym będzie więcej, bo było pytanie o książki. I uważam, że ustalenie celów, co zresztą też wy uważacie, jest jednym z najważniejszych, jakby najważniejszą techniką, która może nam pomóc w czymkolwiek, tak? Bo celem może być nowa praca, celem może być rzucenie pracy, celem może być przeprowadzka i tak dalej, ale jeżeli tak naprawdę sobie te cele rozpiszemy szczerze, u mnie to było tak, że byłem w 2012 roku i wcześniej w sporej takiej depresji życiowej i było mi mega źle. Naprawdę dotykałem, narzucałem wiele prac i no nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Nie było celów, nie było motywacji, nie było niczego, tak? Nie miałem samochodu, grafiki nie potrafiłem robić, sprzedawać też nie umiałem i było bardzo z tym źle. Ale pomogła mi książka Sekret Milionera, o której mówiłem już 100 razy na blogu. Nie wiem, czy ktoś z was czytał już tą książkę? Jakiego autora? Mark Fisher chyba? Mark Fisher chyba. W ogóle na pierwszym spotkaniu, jak robiłem spotkanie w Poznaniu, powiedziałem o tej książce i
nie wiedziałem, jak się ta książka nazywała, tylko powiedziałem, że jest to książka o chłopaku, który był zagubiony, który szukał swojego miejsca i opowiedziałem, że tam był milioner, pasjonat na drużynę, który mu właśnie, to była oczywiście wymyślona chyba historia, w której ten pan przekazał takie fajne techniki, powiedziałbym, rozwojowe, takie uniwersalne techniki i ktoś do mnie podszedł, powiedział, że to jest sekret milionera właśnie. Także dzięki temu spotkaniu się dowiedziałem, skąd w ogóle te moje cele. I przeczytanie jednej takiej książki prostej pokazało mi, że cele mogę ustalić. I teraz w 2012 roku jakoś tak zapisałem sobie na kartce cele, że wtedy mieszkałem w Oświęcimiu, kilka osób już rozmawiało ze mną o tym mieście i pozdrawiam tych, co są z daleka, to że wtedy kompletnie byłem zagubiony i nie miałem nic. Rzuciłem wiele prac, moja firma, zajmowałem się filmowaniem w ogóle wesel, poznałem wielu fotografów przy okazji i moja firma padła, pieniądze wydałem, które mi zostały ze sprzedaży sprzętu. Kolejna już praca nie udała się, jakaś tam kariera zawodowa. Miałem staż w korporacji, który też znienawidziłem bardzo szybko, ponieważ po prostu nie mogłem tam się odnaleźć. I no, byłem w bardzo złej sytuacji, ale zapisałem sobie wtedy na kartce, która, do czego mnie zmotywowała właśnie ta książka, cele, że chcę mieć, dałem sobie chyba 5 lat bodajże, chyba sobie 5 lat dałem, że chcę mieć swój fajny biznes, który będzie mnie kręcił, gdzie będę dużo zarabiał, że będę miał mieszkanie w Krakowie, że będę miał jakiś tam samochód sobie zapisałem. Nie wiem, czy miałem zapisaną żonę, ale coś takiego chyba też było. I dałem sobie takie cele wtedy dla mnie bardzo nierealistyczne. Cele, które wydawały się dla człowieka z mojego miasta, bez perspektyw, w depresji, i dla kogoś, kto naprawdę czuł się źle ze swoim życiem, wydawały się nierealistyczne. Nowe miasto, dobre pieniądze, fajna firma, jakieś lepsze życie. Ale te cele mi się zrealizowały. Naprawdę po wielu latach, gdzieś te cele leżały w szufladzie, one się zrealizowały. I jak zobaczyłem sobie tą kartkę po przeprowadzce jakieś pół roku temu, to naprawdę nie mogłem uwierzyć, że cele się realizują. Dlatego jeżeli mówimy o celach, to chciałbym powiedzieć, że cele sobie naprawdę warto zapisać ambitnie. Czyli weźcie sobie kartę papieru. To jest taka może głupia technika, nie wiem, ktoś może powiedzieć bez sensu, że nie mogę zmienić pracy, nie mogę zmienić firmy, nie mogę czegokolwiek zmienić w swoim życiu, bo myślę, że chyba każdy chciałby coś zmienić, skoro tutaj jesteście. To nawet drobne rzeczy, ale zapisać sobie, co chcecie, zrobić to ambitnie i powiesić kartkę sobie na ścianie.